nasza akcja Bez mikro nie ma makro, która trwała cały poprzedni rok, kończy się dzisiaj. Dzisiaj będziemy pokazywać efekty całej tej akcji promocyjnej, rozmawiania o małych przedsiębiorcach we Wrocławiu. Na panelach dyskusyjnych będziemy rozmawiać o tym, czego powinni oczekiwać i czego oczekują przedsiębiorcy, między innymi od administracji publicznej, czego oczekują od administracji państwowej, samorządowej, jakie mechanizmy będą pomagały im przetrwać zarówno po pandemii, jak i teraz przy zmieniającym się rynku, też rynku pracy. Od miesiąca mamy kompletnie nową sytuację geopolityczną, więc tych wyzwań jest bardzo, bardzo dużo. Izba od samego początku, od 32 lat wspiera głównie te małe firmy na Dolnym Śląsku. Na początku były zupełnie nieofarkowania. Uczyliśmy, jak prowadzić biznes. Tego nikt nie wiedział, jak to zrobić. A dzisiaj już zupełnie inne potrzeby tych firm są artykułowane. Cały świat, cała gospodarka światowa jest zbudowana na firmach mikro. One mają wiele zalet. Tych mikro jest we Wrocławiu ponad 125 tysięcy. Musimy pamiętać, że tak naprawdę 96% wszystkich przedsiębiorców to właśnie mikroprzedsiębiorcy. Bardzo nam zależy na tym, żeby oni byli w jak najlepszej kondycji, żeby się czuli we Wrocławiu jak najlepiej. Mamy wiele programów pomocowych. Z takich ostatnich, z których bardzo chętnie korzystają przedsiębiorcy, jest chociażby program na dopłaty do fotowoltaiki w formie właśnie tego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Drugi obszar oczywiście w ramach Powiatowego Urzędu Pracy, szereg programów tych wspierających. Ani nauka bez biznesu, ani biznes bez nauki funkcjonować nie mogą. No najlepiej to widzę z perspektywy uczelni ekonomicznej, bo akurat uczelnia ekonomiczna to jest uczelnia biznesu. No i zakładamy, że z tych naszych studentów, zresztą już dzisiaj nie brakuje, będą przedsiębiorcy, najpierw mikro, a później, mam nadzieję, makro, czyli tacy, którzy się rozwiną. Szacuje się, że od 30 kilku do 40 kilku procent PKB wytwarza właśnie ta mikroprzedsiębiorczość. Chcieliśmy pokazać, że oni są bardzo ważni, że są za rogiem, że jeżeli pójdziemy do lokalnego piekarza, to wesprzemy lokalną przedsiębiorczość, lokalnych pracowników i ten kapitał pozostanie na miejscu, będzie można go ponownie zainwestować w jeszcze lepszą jakość życia tutaj na miejscu.